chwilą przyjazdu pierwszego pociągu z ukraińskimi uchodźcami do Olkusza ZGH Bolesław od razu zaangażowało się w pomoc humanitarną. Nasza firma udzieliła wsparcia finansowego dla organizatorów działań pomocowych. Wśród pracowników ZGH Bolesław zorganizowałyśmy zbiórkę pieniężną oraz rzeczową dla Ukrainy. Dodatkowo, oprócz zbiórki, dziewczyny uczestniczyły bezpośrednio w przyjmowaniu uchodźców na dworcu w Olkuszu. Pomoc była udzielana głównie samotnym matkom i dzieciom w organizacji dalszej podróży, jak również udzielałyśmy im wsparcia emocjonalnego. Jako Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych włączyliśmy się również w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Zakupiliśmy paczki dla dzieci z domów dziecka. Zakłady górniczo-hutnicze Bolesław Bukownie od lat realizują strategię zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Według maksymy, jak biznes to ze społecznością i tradycją. Są takie trzy podstawowe filary tej naszej strategii. Pierwsze to jest odpowiedzialny biznes, czyli element bardzo istotny z punktu widzenia działalności naszej, czyli gospodarka w obiegu zamkniętym, dbałość o środowisko, dbałość o naturalne surowce, bezpieczna praca. Drugim filarem to jest partnerstwo społeczne, czyli współpraca z różnymi instytucjami lokalnymi w zakresie wspierania rozwoju od sportu, po instytucje, po działalność charytatywną, po wszelkie wsparcie inicjatyw środowiskowych. No i trzeci, ten element, o którym głównie dzisiaj będziemy mówić, że jest dbałość o tradycję. Od lat leży nam na sercu, żeby jak najwięcej rzeczy dotyczących i górnictwa, i hutnictwa pozostawić dla potomnych. Stąd dbałość o tradycję to są od lat wydawane książki oraz różnego typu czasopisma. Regularnie odtwarzamy książki, dzieje, wydarzenia, ludzie po to, żeby po 5 latach można było bardzo precyzyjnie spisać to, co się w zakładzie działo. W swojej podstawowej wersji zawiera informacje o zakładzie, zawiera informacje o geologii naszych rud cynkowo-ołowiowych, zawiera również wspomnienia byłych i obecnych pracowników zakładu, jak również w formie kalendarium są zapisane najważniejsze i najistotniejsze wydarzenia mające miejsce na przestrzeni lat, które obejmuje. Drugim elementem bardzo ważnym to jest dbałość o naszą orkiestrę zakładową. Orkiestra ma tradycję już ponad stuletnie. Kopalniana orkiestra tutaj ZGH Bolesław to jedna z najstarszych orkiestr, które w ogóle działały w górnictwie. 1867 rok to jest pierwsza wzmianka o tej orkiestrze. Ona do dzisiaj działa. Stare, bardzo stare zdjęcia. Jedno z najstarszych zdjęć, które pochodzi właśnie z końca XIX wieku. Teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. Dbamy o orkiestrę. Orkiestra gra na bardzo wysokim poziomie. Orkiestra liczy ponad 30 osób. Dbamy o to, żeby wyglądała odpowiednio, żeby nagrywać sporo pieśni, utworów. Od sakralnych po muzykę nowoczesną, wręcz nawet jazzową. Dbamy o tą orkiestrę i wydaje mi się, że jest dobrą wizytówką naszej firmy. No i trzecia rzecz, bardzo, bardzo ważna, to jest właśnie ta interaktywna wystawa kopalnia wiedzy o cynku, oddana ponad 4 lata temu. Ona została z wyprzedzeniem wybudowana po to, żeby właśnie tą tradycję po górnictwie w rejonie olkuskim w sposób bardzo nowoczesny przekazać. Wystawa stała pod nazwą Kopalnia Wiedzy o Cynku, powstała w 2017 roku z inicjatywy pana prezesa Bogusława Ochaba. Przestrzeń tej
naszej wystawy, bardzo interesującej zresztą, znajduje się w budynku administracyjnym byłej kopalni Ulises, najstarszej kopalni tego rejonu. Sam budynek już jest historią. Widać, że cieszy się ta kopalnia wiedzy o cynku bardzo dużą ciekawością ludzi młodych, gości przybywających do Bukowna, do naszego zakładu. I niewątpliwie serdecznie zachęcam, warto pooglądać, bo rzeczywiście robi wrażenie. Na tej ścianie zgromadzone przykłady lamp kopalnianych, które używane były na dole. Począwszy od kaganka jakiegoś łojowego, poprzez lampy benzynowe, lampę acetylenową, do lamp akumulatorowych, które służyły do oświetlenia na dole w kopalni. Szkoła przyzakładowa na Skałce kształciła i górników, i hutników dla potrzeb tutejszych zakładów. Kończąc taką szkołę, uczniowie pisali pracę dyplomową i wykonywali różnego typu modele. Tak to wygląda, dzisiaj to możemy uruchomić nawet. No i ostatnia rzecz to są tradycje górnicze, to są te karczmy słynne piwne, które w zakładzie od lat są kultywowane. Prekursorem organizowania karcz piwnych i pochodów górniczych stała się w Polsce Akademia Górnicza, która została otwarta w 1919 roku przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Co to jest korupcja? Nie mam pojęcia, ale zaraz przeczytam. Spotkanie życzliwości z wdzięcznością ludzką. I mam nadzieję, że mimo zaniku górnictwa jeszcze przez kolejne lata karczmy piwne jako historyczne, wspomnieniowe będą się przy ZGH Bolesław w dalszym ciągu odbywały. Kończąc wydobycie kopalni Olkusz Pomorzany z końcem 2020 roku, zastanawialiśmy się, co jeszcze warto z tej kopalni dla potomnych zostawić. Zachęcaliśmy władze lokalne i Bukowno, i Klucze, i Bolesław, i Olkusz, czy warto którejś ze sprzętu, z wyposażenia, które posiadamy, gdzieś przyjąć do miasta po to, żeby wystawić dla społeczności. Kiedy w 2016 roku spotkaliśmy się z panem prezesem Bogusławem Ochabem. Podjęliśmy decyzję, że warto to miejsce upamiętnić poprzez postawienie tutaj historycznej kolejki, która pokazywałaby młodym pokoleniom, że w tym właśnie miejscu taka kolejka istniała. I wspólnymi siłami doprowadziliśmy do stanu, że znajduje się ona tutaj właśnie, w tym miejscu, w niedalekiej odległości, gdzie kiedyś rzeczywiście przebiegała przez gminę Bolesław. Mam nadzieję, że jeszcze przez wiele lat będzie upamiętniała to miejsce i pokazywała młodym pokoleniom nasze korzenie górnicze, hutnicze i naszą bardzo wartościową historię. Dla nas bardzo ważnym elementem jest, że i po kopalni Olkusz, i po kopalni Pomorzany pozostają bardzo atrakcyjne tereny przemysłowe i dla zarządu wyzwaniem jest, co zrobić, żeby te tereny jak najszybciej zaczęły działać, zaczęły produkować, zaczęły tworzyć miejsca pracy. Bardzo nas ucieszył pomysł gminy Klucze, żeby wieżę Dąbrówka rozebrać w sposób kontrolowany i przenieść na Pustynię Błędowską i na bazie tej wieży stworzyć wieżę widokową. Wydaje nam się, że ten pomysł jest bardzo dobry, ponieważ jeżeli dane wieże nie przedstawiają wartości historycznej, a jedynie krajobrazową, to pozostawienie tej wieży na Pustyni Błędowskiej jest bardzo, bardzo dobrym pomysłem. Półtora roku temu dowiedziałem się o tym, że ma być likwidowana kopalnia Olkusz Pomorzany. Po podjęciu tej informacji rozpocząłem rozmowy, pierwsze rozmowy z panem prezesem ZGH Bolesław o tym, czy nie przekazałby jednej z wież szybów górniczych, tu myślę o Dąbrówce, dla gminy Klucze, gdzie my przystosowalibyśmy ten szyb górniczy jako wieża widokowa.
Akceptacja była pana prezesa, że taki pomysł jest dobry, ponieważ pomogłoby to zachowaniu dziedzictwa przemysłowego i tutaj tradycji górniczej na terenie powiatu olkuskiego. Byłaby to pamiątka i nie tylko pamiątka, ale również monument, który by stał jako ta wieża, dostępny byłby dla turystów, którzy bardzo w dużych ilościach odwiedzają naszą pustynię bendowską, ponieważ robi się to naprawdę bardzo ciekawy produkt turystyczny. Po tych rozmowach rozmawialiśmy również z osobami, które miałyby się zająć przystosowaniem, czyli zaprojektowaniem zmian, jakie trzeba by było doprowadzić, aby ta wieża mogła być przystosowana jako wieża widokowa. Pomysł się spodobał również konstruktorom, że to jest możliwe do wykonania. Chcielibyśmy, żeby ta wieża powstała tutaj na obrzeżach Pustyni Błędowskiej i z tej wieży widokowej moglibyśmy obserwować i tą pustynię wojskową, i pustynię, gdzie my zarządzamy jako gmina, czyli pustynię, która jest za nami. Cieszę się, że udało nam się po prywatyzacji naszej grupy kapitałowej zainwestować dzięki panu prezesowi Janeczkowi ponad 1 000 000 000 zł. Znaczna część tych środków została przeznaczona na naszą hutę, szczególnie na rzeczy związane z ochroną środowiska. Huta ma szansę dalszego funkcjonowania mimo zakończenia działalności górniczej. Jestem przekonany, że dalej będziemy realizowali strategię zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności ZGH Bolesław dla i w naszej lokalnej społeczności.